Witam Państwa, szanowni moi, w czwartym vlogu na kanale Przemek Roll Vlog. Tutaj buty Wojciecha znowu. Machnij ręką. Siema. Twarze na tysiąc. Machnij jeszcze raz tą ręką, tak, a niżej! Dobra, widać, że było szczene. Tu mamy zacne trzy kartony. Co jest w kartonach? Nie wiem, pewnie wiecie po tytule. I my to rozpakujemy i to złożymy. Nie jest to nic do 60, można powiedzieć tak o. Wojciech ma kosę, pokazuj kosę z kieszeni. O, już zgubił, zgubił! I nie mam, bo się tak chwaliłem. A nie mam. Jakiś firmowy nóż. Firmowy? W garażu syf? Dawaj, kroj to. Mówisz kroić, ale nie wiem, czy ten nóż w ogóle kroi. Coś tam kroi. A ja nie wiem, może dzisiaj pojadę po GoPro. Dzisiaj w ogóle mamy 26, czy nie? Nie 27. 27, dobra, mamy 27. Dzisiaj wypadek dostałem. O, widzisz, wcześniej. Chyba, że zaległą. Nie. No i może po GoPro pojadę dzisiaj, jak będzie mi się chciało. Trochę bidnie, ale miałem kupować używkę GoPro, ale chyba sobie oryginał. Dane zakryjemy. Chyba Audi podjechało pod garaż, czekaj. Przerwę zrobimy. My jesteśmy po zacnym cięciu, bo tatę na garaż bił. I teraz Wojciech otwiera. Wojciech uważa na paragony jak będą, bo kuła. To są bardzo drogie rzeczy. A umiesz to otworzyć? Zabezpieczone. Się uczył, człowiek. Weryfikacja paczki. Weryfikuj pakę. Pani nie przetnij mi tego, co tam jest. Bo ja nie wiem, ja już, jeszcze chyba nie mówiłem, co tam jest, nie? No nie, chyba nie. Tam masz ten nóż ostry. Nie, ta taśma. Może nawet taśmę znajdę coś do cięcia. I będę pokazywał za bardzo, co tam w kasie. Będę mogę. To jest wszystko prywatne. Szeleścisz tym? O, uwaga, uwaga. Patrzcie, to jest najważniejsza sprawa w sumie. Siłownik, generalnie elegancko tego, jak to wygląda. Rzeźbę, odpakowuj dalej. Ja robię cięcie i się zabiorę za otwarcie tego. Jakieś klucze ogarnę, jakie będą potrzebne. I tu by się przydało GoPro, nie panie Wojciech? No. Wojciech, dawaj, ciągnij ten jak starter w pile. Dawaj, otwieraj, co tam jest? Pewnie podpora cała, tak? Nogi. No. O Jezu, panie, ale Lego. Dwa koła tutaj, dwa koła, sześć tam. Wiedział, jak złożyć? Żura warsztatowa, dobra, tu macie zdradziectwo, co to jest. Jest to w ogóle z firmy, żeby nie było. Zrobiłem taką reklamę, ale to jeszcze nie będzie reklama, bo mam pewne problemy z nimi, delikatne, jeśli chodzi o dostawy. Mam nadzieję, że zrobili to co mieli zrobić. Także to jest taka firma. Personalny sprzęt warsztatowy. Także w innych vlogach, na przykład przy 60. Panie, ile śrub, ty! Pokaż ten haczyk by mi się przydał. Ale nie, to ty, ja będę pilnował, z magnesem będę stał, wiesz, jak będzie chodził. Do holowania samochodu. A ja wiem. I no, to tam mogę ci wziąć. I firma. Jak będziemy... Ale za jakie ładne te są. Panie, bo jak zapomnę, co tam jest? Zabezpieczenia z tymi dyborcy. Są fajne też jest. A no, elegancko tego. No i skończyć muszę o tej firmie, szanownej. Z tą firmą pewien problem miałem, bo miała być darmowa dostawa i przyszło co do czego. Na maila było wszystko elegancko tego, bo to jest bardzo tanie ogólnie, jeśli chodzi w tej firmie, w porównaniu do tego, ile to kosztuje naprawdę teraz, w dzisiejszych czasach. I ta firma poleciała trochę ciula, bo rano dostałem SMS-a od impostu, że 5 tych dostawy policzyli i mam nadzieję, że te prawie 5 tych mi zwrócą na konto, bo do tego się zobowiązali. Także aptek. Ale jak przelewu nie dostanę, to nie będę polecał, ale jak na razie polecam. No dawaj. Chciałem powiedzieć, mówisz. Kółka do świńskiego wózka. Kółka do świńskiego wózka. Co ten Wojciech? Jak się zabija świnie, to na wózeczku co leży, posiacie. I tutaj trochę... No nie, przecież to jest taka fuszerka. Panie, co ty robisz, ty? To się tak nie jeździ. Panie, czy mnóstwo? Rozpad, no. Nie no, dobra, otwieraj jeszcze to, bo tu nie wiem, może bazuka jakaś będzie. To jest zupa od czołgu. W ogóle patrzcie na to. Da, miska od 60, miałem ją umyć, ale stwierdziłem, że... A w życiu? Że ją na złą sprzedamy. Tak jest. Nie no, żartuję, no, panie, co ty, ile byśmy za to pieniędzy dostali? Licytację miski zrobimy, kto da więcej? Na WOŚP. No. Nikt nie będzie licytował. I ogółem całe te... Ty nie wiem, od czego zacząć. Jeszcze nie domyślam się, co tam będzie. A, tam będą dwie nogi. Dwie nogi będą wydłużające. Trochę będzie lipa, panie, ze skręcaniem ogólnie.
tutaj Wojciech otwiera. I tak naprawdę nie otwieraliśmy tego w ogóle wcale wcześniej. Ale w życiu. No i tu mamy takie nogi, czyli nogi, czyli tak jak myślałem. Nogi, ramię. Kolana pięty. No i co, Wojciech? I kto chce karton kupić, nie? Tak, karton oddamy. Nie no, na ognisko będą, tylko musi się z ogniem trochę delikatnie uspokoić, bo jest agresywnie wiecznie. Co, Wojciech, masz jakieś sugestie? Tak, a, dobra. To jest tak czerwone, jak twoja 60. Nie, a może? Albo jak Polówek. O, Jezu, nie wspominaj Polówka. Świętej pamięci Polówek. W ogóle wiecie, ile wody jest w kanale? Po kostki. Nie no, więcej, przecież w Gumowcach ostatnio wchodziłem. Sporo. A w życiu. Ty ciekawi mnie, czy to jest to, co właśnie wyciągnąłeś. Nie, zostaw. Zostaw może lepiej. Te cztery kółka. Od świńskiego wózka. Karton wek. I co, panie, od czego zaczynamy, jak myślisz? Myślę, że... Od instrukcji obsługi. A po co ci instrukcja? Instrukcja się na końcu sprawdza. Jak jedna śrubka zostanie. No, a jak? Dobra, ja myślę, że... Ja chcę tylko obrazek zobaczyć, jak to wygląda. Bo żurawie wiem, jak wyglądałem, ale... Obrazek chce, jak to wygląda, ale wie, jak wyglądają. No, fruwałem po niebie. Aha, dobra, takie żurawie. Dobra, ja myślę, że... Dobra, ja już miałem odczuł, co i ja nie. Mhm, dobra. Fajnie, że jesteś. Ty czekaj, bo tu jest jakaś maniana zrobiona. O co tu chodzi? Ty, będziemy cieli tego vloga, czy takiego długiego robimy? Robimy długiego vloga? No nie hałasuj, długi vlog, czy krótki? To, ale czego te odciągi były, bo już nie pamiętam. Jakie odciągi? No te. To? No. No to masz tu. Patrzcie. Aha, faktycznie, żeby ta słupica się nie wywróciła. Dobra, dwa takie same. Które są dwa takie same? Ty. Nie wysłali elementu jednego. A nie, to jest to, tylko że odwrócone. To musi wejść w to. To. Dobrze było. To tak mógłbyś zostawić. No. Chyba, no tak, bo tu... Dobra, tu, tu będziemy składali, na tym, na kanale. Do basenu wodnego, tak jest. To trzeba na bok, panie, pomóż mi, bo to trzeba wszystko dokumentować. Tak, tu na bok, bo jest na razie nam niepotrzebne. Ała. I teraz patrzymy... Ale którą część, stroną teraz? Tom. Tak, tylko że... Nie, no co ty gadasz, wprowadzasz w profil. Ale tu mi chodzi, widzisz? Nie szoruj mi, panie, bo już farbę obszorujesz. Jak wkręcasz, bo nie rozumiem. Dobra, trzeci będę mówił. Bo racji pewno nie masz, ty. Andrzeju. A to jest dobrze w ogóle? Tak, jest dobrze. Tam są dwa otwory, tu są dwa otwory, nie? Wprowadzaj. Tak, tutaj. Ale nie chodzi ty. No, dobrze. Tym płaskim? A odwróć, kółko gdzie wchodzi? Tu jest otwór na dole, czy nie? Odwróć, jest otwór? Nie. Czyli tak musi być, no. Tak? Tak, jest. A, wiesz czemu? Bo to się podnosi do góry, ale to jest tu zacięte. Bo stopki się składa, no nie? I on jedzie na tej dupie przysłowiowej. Tak, na przysłowiowej dupie. Ty, a jaką śrubę? No, ja tu w domu. Ty w domu, Dan, chciałbyś być ty. Ja bym chciał być marynarzem. Oj, dobra tam. Ty, ale tych, nie żałowali tych śrub, kurde, panie, co śruby w cenie. Ciekawe, czy zostaną jakieś. No jasne, rozetnij to. Nie mam. Dobra, rozcinaj. Czytaj, a masz jakieś klucze? Są w garażu, klucze nie ma, nie? Po co ci klucze? To się wszystko, panie, ręcznie skręca. Czekaj, to jest śruba jedynka albo dwudziestka. A nie, to się numeruje elementy. Śruba, na pewno śruba musi być. Nie, nakrętka. Śruba z zabezpieczeniem. Czej, bo teraz nie czaję sam tego, żeś mnie wybił z rytmu. To jest skomplikowane. Ty, bo jaśnik mi nie czaczy. To jest jak ze składaniem mebli, ty. Z Ikei. No nie wiem, ja z Bodziem chyba. Nie polecam, ja albo... Zagaty meble, to się na wkurza. A ty tam możesz, ty tam... Prawo masz takie, budowlane. Ja w budowlance nie pracuję. A żałuję, ja też nie. Ty, bo ja dalej patrzę na ten rysunek i widzę, że ma być to śruba, ale... No, ja już chyba nie wiem. A bo kurde, panie, przecież tu numerki są, bo numerki chodzi tutaj, ej. No, daj dziecku instrukcję obsługi. Chwila, cicho bądź. 20... Czemu 21? Co to jest 21? Nie wiem. 20 i 21. A, bo 21 to jest zawleczka, panie. 21, zawleczka. Przetyczka R. I cztery sztuki są. Mam nadzieję, że tam
Patrzcie, kradnie śruby. Wojciech, widać cię. Dobra, lecimy. Będzie vlog vloga z najdłuższy na kanale. O, ale tego... Skompletować te śruby, zobaczyć co, jak jest. Ale to nie są te. No patrz, to nie są te. To są te. No poważnie się mówię. Jo. Ale tutaj widzę polona. No bo z przetyczką to jest, a przetyczki tu są? Jo, faktycznie. Ale to nie są te przetyczki. Jo, to było, więc to były inne. Tylko nie wysypuj to razem, nie? Ale to będzie tu. Siłownik ja wezmę do Fiata mojego. Siłownik to ja wezmę do 60 do wywrotu. Tak, do przyczepy, która nie miała 3 siłowniki. 8 od razu. Ty co to jest za przetyczka? Ty nie czaj, nikt mi nie czaczy. Chak z łańcuchem to nam odpada. W ogóle Alż, dobra, nie będę się wypowiadał. I co ty mi tu chcesz? Przecież tu jest tak. O. To jest dobre. Ty, a chwila, ty jednego elementu nie ma. Jak jednego elementu nie ma? Co ty... Nie ma jednego elementu, na hak się zaczepia. To jest takie coś? Takie? I ma raz. I dwa haczyk. Nie ma takiego elementu, dziady jedne, ty. Uuu, ale się firma mi teraz... A w fakturze jest, pisze. W fakturze pisze wszystko. No nic. Ale się odezwę do firmy jeszcze o to, ty. Czekaj, na razie zmuszmy to. Najpierw znajdź mi te śruby odpowiednie z przetyczką, ty. Bo ta przetyczka trochę inaczej wygląda na tym zacnym... No ale innych nie ma, to trzeba... No ja, to będzie to chyba. I mówisz, że... To jest tu wysypane wszystko? Tak, to jest to, a to tam. I co, jedna podkładka jest? Czy podkładka skąd jest? Może tam będzie też podkładka, bo nieraz dają tak, bo to wiesz. Szukaj pani co w instrukcji jest, bo to musi być wszystko wedle instrukcji. A mówisz, że instrukcję czytamy na koniec. No bo zachęciłeś mnie do czytania teraz. No masz te. To pięknie włóż to. No pięknie włożone. Nie wyciągnąć. Panie, bo ja tu jedną ręką dużo nie działam, weź mi tym. Tak to jest. O, panie, widziałeś pan? Nie wiem, ojca robi dzieci. A, żyć? Panie, czyż mu to jeść, ty? Sapił się na tym. Tak, no na pewno to założę, nie? No to nie jest, to tu nie musisz. No bo żeś mi podkładkę taką dał. Nie trzeba tu podkładki. Ja jest podkładka, panie, co mi ty pan perdoczysz? No ja tu na... Dobra, nie ma. Miałeś raz. Dobra, cicho, czytaj tą instrukcję i mów co jest. No dobra, no to składaj te nogi teraz. Dawaj stworzeń następny. Uwaga. Dobra. No to będzie fuszerka totalna, nie? Jeszcze się okaże, że to nie są te zawleczki. Ja wezmę w rękę wszystko. Wezmę, kurwa! Szkoła! Tu mam tak zmarznięte ręce, że nie mogę... Dobra, to jest okej, wszystko. O! Do kanału by wpadła. O, jest! O, jest! Paj! Tak się nie robi. Zawleczki do środka, zawleczki, tak jest, zawleczki do środka. Nie wiem, czy nie przyciskam tego. Tak. Ty dajesz tylko na to, jo? Na co? Te zawleczki nie są, ja bym to wypchał. No one są takie... Zobacz. Tak średnio bym powiedział, unieś stopę. No zobacz, ja bym je tak wypchał. A jaka to jest różnica? Patrz, jak one tylko coś się popcha i już jest, są przepchane. Dobra tam. Żeby one nie wypadły, nie? Nie wypadły. Chyba, że swoje. Bo, tak zaraz je złożę. Panie. Wystarczy. Tak naprawdę to ta przetyczka powinna być o w ten sposób założona. O tak. O tak, o panie. No to mi właśnie chodziło. A w życiu głupoty gadasz, żeś teraz zobaczy jak. A mój palec. Pan ze. Przekładamy trzecią. Jesteśmy w ekstremalnych warunkach żuszczańskich. Panie, składaj pan. Dobra. Tak zaraz byśmy to odbezpieczali, bo trzeba stopy złożyć. Co oni tu mówią dalej w tej instrukcji? Spójrzmy go całego. A to na odwrót jest. Teraz tak, Przemku. Wiesz co, nie wiem czy koła na końcu? Koła damy na końcu, bo to nam będzie jeździć. Ale to będzie 90 kg ważyć, ty by to nie podniesiesz. Damy radę tam. Tu po jednej, tu koło po górę, a to jest o. To co możesz zawsze rozłożyć i... Zobaczymy, panie. Co tam wyczytałeś następnego? Ja bym proponował tą supicę założyć. To, a później te z boku to odciągnie. Myślę, że na pewno, tylko że czekaj, bo już nie pamiętam. Pierw to, a później tak odciągnę. Ale czekaj, bo ty się zakładałeś w tą stronę, tak? Zobacz. No, tym do przodu, no. Na pewno? Tak. A jo, no bo siłownik tu jest. Aha, no, faktycznie, dobra. Dawaj śruby, panie. Wyczytaj jakie. O Jezu, jak to będzie jeździło. Dobra. Ja nie utrzymam tego. 16. Nagrywam co innego, a...
Kuła będzie zara po farmie. M16 razy 90. No innych tam nie ma, tylko te. A i pokażę jeszcze wam rok produkcji. Czekaj, nie mogę teraz. Tutaj mamy nawet tego szanownego pana Pawła Woźnego z Myśli Boża. 2000... Czekaj, 2021 rok produkcji, wrzesień. Czy to są te grube? Nie, te grube to są. I believe, I can fly. A te, to są te same? Nie, to są jeszcze... krótsze. To patrz po instrukcji, panie. Ja się nie znam na śrubach, panie. Czy ja ci wyglądam na... śrubownika? Śruba M16 razy 90. Pozwól. Policz na sztuki, ile jest śrub. Wszystkich śrub. Wszystkie, chodzi o jednakowe śruby. Co to są? No, dawaj, złóż je. Tylko wszystkie te, co są kompletne. To też cztery? Zaczy... Nie, czekaj. Jedna w ogóle jest jeszcze chudsza. Są... Teraz ta, trzy takie średnie. Czekaj, trzy śruby. M14. Sześć jest gruby. Na długość. Aha, wszystkie takie same długości, tak? Tak. To musi być złożone wedle instrukcji. Podkładki to są na od tych. Spasuj wszystko do kupy. Nie, to na ten za zero robisz. No to no i ten jest przesadny. Ja dobrze przeczytałeś? Śruba 17, numer 17 to jest... Ja numer 16 patrzałem. M14 to musi być. M14 i setka, czyli długa musi być na 100, tak? To, ale teraz... Tak to jest, te nakrętki się... Ty co tak ciemno? A, bo telefonem przecież nie. Każdy zna te nakrętki, nie? Ale... Już nie łaska znać się na śrubach. Oszukali mnie banda złodziei. Nie, panie, czyś pan trenować? Ty teraz podkładki wymyślisz? A to są trzy inne, tak? To są trzy inne i jeszcze jedna. A ta do których jest? Jest ta do tych. Co w ręku trzymasz? A ile ich jest? Sześć. To tych 17, to znowu zacieniuje. M14, czyli to będzie to. To jest to. Ale to wtedy gdzie jeszcze jedna M14 przychodzi? O, to jest pytanie. Wedle tej instrukcji. To jest to. To on się rozkłada, ta instrukcja, nie? Tak. Taką malutką dali też, że... Czy tu coś jeszcze piszą w ogóle? W ogóle całe te? Tak. Chronić przed dziećmi. Co chronić? Instrukcję? Instrukcję, bo ja jak złożysz? Dobra. Złożyłeś się już? Skompletowałeś? Czekaj, jeszcze jedna mi została. Zaraz będzie gotowa. Ale ta instrukcja jest kijowa, ty, jedna... No taką malutką dałem. Bo to jest takie składanie po swojemu, nie? Teraz. A ja lubię złożyć wedle instrukcji, żeby nic nie zostało, ale mam brzydko... Ja mówię na początku, że instrukcja na końcu będzie. Dobra, cicho, nie było tego. Ale gdzie, gdzie ty tą rzuciłeś podkładkę z tej paczki, ty? Czy ja coś ruszałem? Nie no, tam była wrzucona, tam tam gdzieś. Szukaj, aż znajdziesz. To będzie... Wiem, że tu jest jedna śruba do czego innego. Już chyba wiem nawet do czego. Co tam głupoty gadasz, pan? Ty, no ja, ej, na pewno z podkładką to idzie? Co z podkładką? No przecież masz wszystkie podkładki duże do tych dużych śrub i do tych średnich, czyli pasują, do tych, tak? Małych. Tylko żebyś podkładki nie podłożył. Podkładki do tych małych śrubek do skręcania kółek jeszcze. Tylko pamiętaj, podkładka pod ten, pod nakrętkę. Bo ja znam takich, co pod śrubę kładą. No to są pod śruby i te od, już gotowce wkręcane. A co to jest? Do czego? To są te do wkręcania tych. Do listewek tych bocznych? Nie, do listewek bocznych są? Nie, tu zobacz. Czyli teraz, zaraz je namierzę, czekaj. Do. Koło skrętne, noga, nie. Z tego zielowarek zrobić. Z czego? A tu karton. Co zrobił? Myślałem, że już lewarek. Podstawę zrobić i chłopie, lewarek tu normalnie. No. Nie, no, do 8 ton on jest, nie? To jest siłownik, pamiętaj, nie? Przesem, ono wszystko robi. Dobra. Wiesz, do czego jest ta jedna śruba? Do przetykania w tym chyba, żeby zabezpieczyć daną tą. No, bo tam jest to chuda. Tak, no jedna śruba, dlatego żyjemy z taką nadzieją, że to już wiem, co to jest. No teraz mi powiedz, jakie tam śruby, te grube wchodzą, nie? Dwie. Jak dwie śruby grube? No z tych trzech sztuk, nie te. No? Które, panie? No z tych największych, trzech no to... śrub. Gdzie? Nie, no to te trzy, mówiłem ci. Co ty gadałeś? No M14. Później specjalnie obejrzę vloga. No obejrzysz, no. Specjalnie doprzytnę. Albo po co, skoro ja i tak mam rację. No poważnie ci mówię. I pasuje? Teraz... Pasuje? Powiedz, czy pasuje? Nie. No, nie gdzie? Wchodzi. Zobacz. Ta, to tobie. To, że nie wchodzi. No, bo wkładać ci umiesz. Ja umiem.
Ciekawe, ile razy będziecie widać, bo ja czasami nie patrzę na ekran, tylko szarpię się z chadziajcem. Ale i tak pełne twarze na 1000. Jak będzie 1000, to będzie dobrze. Uwaga. Dobra, dawaj panie. Ładuj pan. No gdzie od dołu? Od góry. I zapakuj drugą. Bo panie, czy skręcasz to, co chciało Terry? Terry to jo. Będzie gangski, tak, zaraz. Ty... Ja gangs i jakie to mam tam złapać? A ja nie wiem, ty miałeś pomysł taki. Dobra, dawaj, zaraz ci podniesę za nogi. Chyba. Nie wiem, teraz się zająkałem się. Pijany pewnie człowiek. Hop w szoku. Ty jak będziemy wyciągali silnika, to będzie zrobić tylko łup. I silnika nie będzie. Ja właśnie też nie jestem taki pewny tym żurawem. Będzie dobrze, panie. Taki trochę... Dobra, wiesz co? Ty mi to przechyl. Do czego? Śruby chcesz mieć krzywo? Nie. Aha, no ale to ci ten ucieknie. No. Dobra, ty sobie to trzymaj, daj mi jakiegoś krótka. O Jezu, nie ma, szukaj panie, w garażu jesteśmy. Jakbyś ty sam powiedział. Ty wiesz, że ta część w ogóle vloga 16 minut już trwa? Patrzcie, łobudnik mi ten, Michał olejową 60. No na pewno, tym to... Co ja ostatnio tym robiłem? Cyklopa podpierałem, łyżkę. Kuła panie, uspokój się pan. Dawaj, jedziesz malina. Może pneumata ci jeszcze przynieść? Do dwóch śrub. Do dwóch śrub? Owszem. Sprężarkę mam, ale pneumata brak. Jezu, donajty teraz na pneumata pójdą. A, złodziejowi nie ma co wpłacać. A, w życiu? I złodzieja? Na tym dziecka lepiej. Na tym dziecka ty... Tobie lepiej zapomagam wysłać. Co to była za podkładka? Są dobre podkładki? Nie wiem, daję to co jest. No jak dajesz to co jest? Mam no Jezu, przecież wiem jakie podkładki brałem, nie? Ale pasujące na śrubę czy takie, że nakręcasz? Nie, takie latające head. Jak w starej babcim gacie jakiejś. Nie wiem, jak lubisz takie gacie starej babki jakiejś. Całe te. Co ja biorę? Nie wiem, śrubę. Już jest dobra. A nakręciłeś nakrętkę? No jest na razie przykręcone tam, nie? Dobra. Ręcznie tylko. Co teraz proponujesz? Może kółka? Czy odciągi? Kółka, odciągi, jedzie po kolei. To do odciągu by się wyznać. Czekaj, bo ja mam zagwozdkę pewną. Pokaż mi instruction obsługi. Ta śruba zostaje, panie kolego. Do tego chyba. Nie, czy za mała jest? Czyli... Czekaj, zaraz zobaczymy. Co przechodzi przez to 12? No, proszę wyostrzyć. Śruba 16 na 120. Czyli jakaś dłuższa będzie. 120. Nie wejdzie mi ta niedługo. Albo ta jedna jest ta, co była. Wejdzie, panie, bo to jest... Patrz. To, ty masz 14 teraz. 16 przejdzie, panie. Musi przejść. Jak nie przejdzie, to reklamacja. No jak, panie, nie przejdzie, jak przejdzie. No, to co mnie pan głupa, ty gadasz, pan. Już odłożę tą i tą instrukcję wracam. I na co się przykręca te 11. Po co ty mi dałeś to do góry, tą śrubę? Jaką śrubę? Miałeś dać tutaj do... Na razie szukałem, bo mi mówiłeś o tym, że nie przejdzie. Czy 11 i co to było? 11 i 8, czy co to jest? A do tych odciągów to nie mam na tę grubę. Teraz zobaczymy 11. M16 na 110. Delikatnie krótsza i 8. M16 na 100. Czekaj, pod ósemkę krótsza idzie? Na 8 idzie krótsza śruba, panie. Jakiś pierak po nakryńcu. No, panie. Panie. To jest ta tutaj, jo. Czekaj, bo ja nie wiem jakie tam śruby masz już. Ja górę chcę skręcić. To nie skręcaj na razie. Nie, dałeś, nie do tego. Nie, jeszcze ci inne dałem. Czekaj, bo teraz musi być wedle instrukcji. 11 to która to jest? To może tą co... Średnia. Góra przychodzi na tą, panie. Na tą dużą. Na odciąg tutaj przychodzi, trzymaj. A, to muszę ci... A nie, to na jedną przejdzie, tak? No. No wiele, tylko żebyś... Masz odkręcę to, bo mi to, ja będę się w tym nakręć. Żeś tak nakręcił, panie, jak... Czy ja wyciągnę? No, ja chciałem zwinąć, bo dziura nie wyszła. A, w życiu? Nowe śrubki. Do Fiata bym miał. Nakrętki. No wszystko zejdzie, panie. No daj tą. No przełóż tą. Podkładkę mi daj. Naciula ci podkładkę. Masz, bo zapomniałem w ogóle, że podkładkę mam w ręku. Czekaj, dobrze to masz?
Czy nie ma znaczenia, jak odwrócisz? No jak ma znaczenie, jak ty to chcesz. To mówię, jakbyś to dał do. Nie, jak to dasz do góry? Kto dasz do góry? No to to jest to samo, samo. Tylko. No, dobra, uwaga, uwaga! Dobra, dawaj na tą wam zakręcaj, a ja szukam następnych. Panie, 20 minut, już ta część chociaż trwa. A poprzednio co dogrywałem? Dogrywałem kuła. Ósemka to ta najkrótsza. Dobra. Na spód dwie ósemki. Ja mam jakąś tą. Skręć doły. Aha, doły. To jest jedna część taka sama. Nakrętki do środka dawaj, nie? Żeby to wyglądało tak o. Tamta, nie wiem co to jest, ale zaraz zobaczę. Głupa pani babci. Co ty za głupot? Panie. Pan mnie głupot nie gra. Gdzie? Co to są za krótkie? No nagiąć to musisz, panie, co ty myślałeś? Albo do środka dać, nie wiem. Mówiłem ci, że źle żyć założy, dobrze jest. No zobacz, Przemyś. No. O parę milimetrów jest zaraz otwór zrobiony. Nie otwór, tylko panie kolego, żeś założył na otwór. Nie, że masz wyprofilowany. Dół musi być u góry może, tak coś, tak może być. Albo po prostu mamy bez poziomu złożone. Bo na tą zaraz, stronę... wiesz co? Patrz, bo tu będzie pasowało. A to nie ma być w środku włożone? Też? Jak... A może w środku? No ja nie wiem, gdzie tak żeś składał, panie. No, czekaj. Składam. Na pierwszy raz tam, panie. Zobacz na zdjęciu, jak jest orgu. Czekaj. W ogóle na tym. Już patrzę. Na takim, wiesz, wystawowym zdjęciu. Instruction. No, fajnie by było, jakby... I wiesz co? I to będzie... I tu jest znowu za nisko. Niestety, panie, właśnie to musi być od zewnętrznej strony. Czyli tu, jo, tak jak mieliśmy... Bo te śruby masz za mocno ściągnięte, wiesz? Musisz popuścić te? One są aby tak. No to musisz popuścić, żeby do góry podeszły śruby. Nie wiem, czy to jak ci to trzymasz. Dasz radę, czy uniesz to? Czy tu w ogóle, jak ja ci popuszczę, to ja odkręcę całkiem. Masz popuścić. A później skręcimy, rozumiesz? Jak odciągi złapiemy. Czekaj, bo teraz nie wiem, czy mam to popuścić? Ja chcę to podłożyć, żeby to... Nie masz nic takiego klocuszka, żeby... Nie mam, panie. Nie, no pewnie mam, ale nie chcę się szukać. Dobra, dawaj, tak działaj, tak. Bo to blok miał być 15 minut, a tu już 20 będzie. Czemu ty to skręciłeś teraz siły, to nie mam odkręcić? A, patrz, bo napięte jest, panie, myśl czasami, pan. Rozumiesz, pan? No, mam. No i teraz, żeś pan za mocno odkręcił, no bo... Czekaj chwilę, wiesz co teraz zrobimy? To, o, ty dawaj te tam. Nie, panie, czekaj. Opuść. O, teraz już za daleko, opuść, czekaj. Opuszczaj. O, dobra. Dobra, czekaj. Andrzeju, nie denerwuj się, weźmiemy szpra, ja będę malować. Nie wiem, czy to później... Wiesz, później skręca to, bo mi się nie jest. Pamiętaj o wszystkich śrubach. Nie, bo silnik się zarabia kolei, ty. A to popuszczałeś? Aha, zakręcasz. Żeby to mi tu nie spadło. Tylko śrub nie myl, panie? Później wyjdzie. To są same szeście, no. Też, no, szesnastki to są. Będzie trzeba się śrub kiedyś nauczyć w końcu. Masz? Was? Was? Kapusta i kwas. Was ma tu. Tu jest ta z tych sześciu, nie? Ta gruba. Ona idzie tu, nie? Tak. Czemu już teraz się sam pogubiłem, ale raczej tak. Czemu została nam jeszcze jedna setka ogólnie? To trzeba ją wypić. Ja tu nie widzę. Ta tu jeszcze jedną krótką mam. Co? Tą dłuższą, ta dłuższa idzie. A w życiu. Zaraz ci zobaczymy. Zaraz zobaczymy, nawet wezmę miarkę i zmierzę. Patrz, tu ile gwintu masz. Czekaj, dwunastka. Dwunastka, panie. Bo żeś śruby pewnie pomieszał i że źle tam założył. Dwunastka, DSM 16 na 120, najdłuższa. Pokaż, przyłóż ją tutaj, panie. Mówiłem, panie? To jest 110, to teraz żeś 110 gdzieś zapłacił chyba, czy nie? Dobra, dawaj ten element. Ten, no właśnie, element. Weź wyciągnij ze środka ten, żeby nie wyleciał, wyciągnij go całkiem. Uwaga, bo jak pierdutnie. Teraz trzeba sobie pomóc. Uwaga. Weź daj mi tą podkładkę, bo... Dobra, no cię nie będę prosił. Ty... Tu idzie tak w górze? Nie, panie, z drugiej strony.
Myślałem, że pijany jesteś ty. O, jeszcze zakleszczu, no. Daj. Sialalala. No i teraz żeś... Teraz żeś pan lipę zrobił. Bo żeś pan pijany do roboty przyszedł. Teraz ta śruba mi się za długa wydaje. No i dobra, tam to ma być. Tak, później śruby się skończą i będziemy rozkręcali, szukali, gdzie wkręciliśmy 110, a cię... Co teraz? Chcesz kółka przykręcać? Nie, tam nie będę. A, to już wiem, do czego te małe śrubki, do kółek. A po co nam kółka? Lepiej będzie to było. Nie. Dobra, to są te dwie. I profil. Te dwie idą do profilu. Jak dwie? Do siłownika. A, jedna jest do siłownika. Jedna jest, a druga... Ta krótka kółka zostaje, masz ją w ręce. Tak się nie mylę, bym mógł. To są dwie te same. O czym ty teraz do mnie mówisz? Czy nie? Jak ty patrzałeś? No jak nie pomieszałeś, to jest dobrze. Ta bez podkładki to jest ta krótka. I to są te same. Jedna jest 16, no, a druga 14. Dobra, ta krótka mówisz zostaje, jo? Zobacz, zobacz, która przejdzie. Bo nie wiem, czy to są 16 teraz. Nie no, na tych siłach wiecznie się mylę. No w grubości widać przecież. A jedna jeszcze gdzie musi być wkręcona? Co? A jedna... A, musi hak trzymać, tak? Zobacz, czy hak ma śrubę. Tam jest hak, w kartonie. Koło gaśnicy można powiedzieć. No tutaj leży koło nogi. Ma śrubę? Nie, nie ma. No to czyli jeden jest do śruby. Jedna śruba jest do... Panie, rozumiesz pan? Trzeba przykręcić w ten sposób, no. Dobra! Dobra, dawaj, wkładaj to tutaj. Albo siłownik daj najpierw, bo przecież ja nie będę trzymał zaraz. Że z silnikiem może mam sobie to podnosić, ty. Uspokój się, bo zobaczysz, dostaniesz. Patrzcie, złodzieja. Wyniósł mi się. No ja coś ty tu odwalił. Gdzie? Dalej zakładaj pan ten. Możesz tak stać do jutra. A w życiu? To się silnik może trzymać. Ale jakby ta podkładka wpadła do tego kanału, to już pływał w nim chyba, nie? No teraz jak to założyć, nie? Tak, no dobrze. Patrzę. Brawo ty, dobrze, dobrze. Z boku takie pompowanie to ma? A jakbyś chciał? Pod silnik wchodzić? Panie, tylko wywróć panu. Ale to ciężkie ty się... Aha, no może trzymam to jednym palcem? Czekaj, ja sobie opuszczę. Opuść to. No, gitara, nie. Gitara. Tu będzie wiesz co można dać? Kontra. A po co? No to przecież zakręcę tyle mocno i będzie się kontrolowało się. Dobra, skoro mówisz, że one są takie same, chociaż tam się wydaje grubsze, nie wiem dlaczego. Yamaha, Yamaso 4.8? 8.8, ty, ale dziwne, ty 4.8. Co jest? Co byś chciał? No, siłownikiem trzeba napompować, żeby to podnieść, nie? Dobra, powiedz mi teraz, która śruba? Dobra, bierzemy tą. Albo tą, bo jest bez tego już. Ty już byś pompował cię. Pompował to od tej strony, panie. A w życiu? Dobra. Tylko siłownik najpierw zakręć, nie? Bo może być niestety, nie wiem, może czy... Może by go zakręcić, tak co? No to mówię, zakręć siłownik. Czemu ty nic nie mówisz? Panie! Dobra, bo ukręcić zaraz. Nowy kupimy. Nowy, kupisz mi 8 ton, ty. O, pierwsze pompowanie. Pierwsze Wojtek. Dziwicze pompowanie. Dobra, starczy. Weź go w kociarz, co? No to ja nie wiem, ty się bawisz, no to teraz musisz odchylić jedno z drugim. Trzeba śruby zawsze z której... No, raz tak widzę, przekładaliśmy. No, dobra. Kręć, fuszerka, jeszcze trochę, dobra. Jeszcze, unieś delikatnie. Pracuj tym, unieś delikatnie tą. Co tam, gwint jest, nie? Tak podnosisz pan. O dobra, było. To jest chociaż z tego. A jak? Tylko tak trzymasz kijowo. O, no jeszcze unoś, pracuj tym, no. No siłownik, nie rób tak, bo zapłacisz siłownik. Dobra? Dobra. Uła, jajaj! Ja tu z nim pracuję, by być za powietrzu. Wojciech, ty tam się najwięcej znasz. Dziwicza, ale ten fajka już się zrobiła. Tak. Dziwice nie. Czerwona jest. Cały ten jest aż. Uła, jajaj! I skręcaj z Wojciechem, śruby pomieszane. Panie! Daj, gdzie żeś tą faję zabrał? Przecież tu jest miejsce na nią, nie widziałeś? Najpierw napompuję. Uj, siup. O, już widziałeś jak farba zaskoczyła?
O Jezu, Panie, jak my będziemy tak ten silnik podnosili, podobno ultra szybki siłownik, ty. Pod przeżarem inaczej idzie. To farba skacze. Jak to farba się sypie, ty zaraz się zacząć będzie nie można. Bo ty za rączkę masz czuć, a nie za farby. No Panie. Rycasz gorący, chłopie. Gdzie ty? A, tam masz fajkę. Będziemy wyciągali ten silnik, to też chyba załamie. A co tu w ogóle pisze? Podnośnik warsztatowy żurawy. Produkt służy do podnoszenia. No i dobrze, tak ma być. Ja chciałbym przeczytać coś, ale. Dobra, nie będę czytał tego, bo tam w ogóle nie wiem co pokazuje, bo patrzę na co innego. Nie. A w życiu! A w dobrą stronę to włożyłeś chyba, nie? Nie. Panie, tylko uspokój się pan. I tu była taka śrubeczka. Ta śrubeczka jest do haczyka. Pamiętaj, żeby wszystko podkładkować, nie? Mhm. No pewno, bo aż mi się zająkło. Tak? Gdzie ja mam co wsadzić? Nie wiem. Dawaj tego haka. Ale zobacz, mi chodziło o to. Nie, no tutaj nie. Co ty żeś zrobił? A czym ty to blokujesz to? Patrzcie, jaka luka jest i ta akurat ta podkładka do mnie wpadła. To ty coś teraz maniane zrobił, no mówię, przepiłeś śrubę. A co ty mi tu dałeś jakieś nakrętki? Dobra, ta jest z tego. Nie. Albo nie. To nie jest z tego, to jest za chuda. Wiesz co, gdzie jest może źle błąd zrobiony? No, żeś tak skręcał pan. Dobra, gdzie ty masz ten, zabierz mi to. No. Co byś jeszcze chciał? Bo ja nie wiem co ty za śruby, ty już pewnie wyniosłeś śrubę w kieszeni. Nie wiem. Ty zapomniał się. Daj chudą tą tutaj, ja. Ta co idzie na ten. A kto zakładał? Ty zakładałeś. A w życiu? Tak się spieszyłeś. Ja górę zakładałem, panie. Gdzie co to jest za? Wiesz mi tu głupoty gadał, a skąd wiesz, że ta jest zła? No przecież widzę po tym. Zowaj lono maluzu. No, to patrzcie jak Wojciech skręca wszystko i teraz może nam trzymać to, co? A co? Ale wiesz, że ten człowiek kopadnie, nie? Nie podnoś. No tak będzie wisiał. Na razie, co będzie ci wisieć? Nie wiem, nie mogę ci powiedzieć. Dobra, na podmiankę, nie? Ale musisz trzymać jedno i drugie. Ja ci niestety... Tylko siłownik kopadnie, pamiętaj. Chyba. Albo się trzyma. Trzyma się? Nie, go trzymam. Ty się tam znasz, panie. Tylko mi tu celuj teraz, bo ja nie widzę. Sam se celuj. Ale ściebie, wiesz dobra, co? Daj. To dobra, wieśniaku, już se wieśniaku dobra, sam poradzę. Dobra, co fajną se. Ja sobie do domu zabieram. Patrz, takiego mechanika, pół godziny go mać. Pół godziny go mać. I już dychę trzeba takiemu płacić. No i dobrze. Ja no żartuję, za darmo robię to. Czarny murzyn. Jezu, patrzcie, drzwi się otworzyły, z wrażenia same. Gdzie te drzwi lecą, ej? No, Audi, bokiem. A w życiu? Dobra, mam nadzieję, że już więcej nie otworzę drzwi. 4-0 na matce, 5 za kierownicą. A uspokój się, w życiu. Ten mod to twoje życiowe, jak Audi miałeś, nie? Ty, Audi miałem, ale ja lubię. Teraz mam Passata. Passat to jest zwierzę. Ty, a co ty mnie już tutaj ustawiasz na ileś tam kilo? Na tonę, tak? Tu są 2 tony. Dobra, dla silnika będzie akurat, mam nadzieję, że tym przynajmniej. No, już myślałem, wszystkie śruby muszą być tą samą stronę przełożone, no. Dobrze robi, skubany. Ale na co ty... Szyda po prostu szukać do skręcenia i tyle. A w życiu? Bo są 4 łotwory, dlatego tyle podkładek. Myślicie, że wszystko pójdzie? Ty, ale co różne śruby? A dlaczego tak? Co z takim łebkiem śrubokrętowym można powiedzieć? Dobra, dawaj haczyk. Haczyk na rybki, Ajajaj. No mówię, dawaj ten haczyk, ty. Tego nie mam. Patrzcie, wzięliście? No to chociaż kółko. Dawaj. Mam nadzieję, że wiesz jak go przełożyć. Uwaga, bo jak ręce ucznie, dobrze przekładasz się, żeby haczyk był wiesz do przodu, nie? Ej, kaplica. Składać nie umiem. Bo muszę zawsze od środka, jak to wygląda. No, ty od środka powiedz, że włosów nie mam. Spokój się. Nie no, żartuję. Trzymaj tą śrubę. To kultura. No co to jest za podkładka, ty? Też taka podkładka. Gdzieś żeś przepił mi podkładkę teraz. Chłopie, mi olej wycieka, kurwa, z miski. Ta, w czym? W Passacie? Z twojej zjebanej kurwy. Patrzcie, co on uczynił? Gdzie to? A gdzie leżało? Gdzie leżało, no? Mogę w tą miskę? Mogę. A czysta jest? Jaka miska? Przez wiadro. W tym, nie wiem, do czego to jest. Weź zajrzyj.
Jo, bo to jest rozpuszczalnik. Jeszcze z 90 do któregoś. To ci niech się wciąga. Ty, szukajmy tej podkładki. Nie umyj, to nie. Żyda do miski szuka. Nie mam ropy, żeby ją umyć. Nie ma tego, są wszystkie tak same. Przecież to jest podkładka od tego. Przed chwilą ją zdjąłem, tam za duża jest, panie. Ona musi być na styk. No przecież na tamte nie wejdą ci z... Dobra, bo żeś przepił mi podkładkę. Ta. Żeś pewnie już w kieszeń wrzucił. Nie, dobra, mi się przyda wszystko. Ja miałem kręcić się, ty. Zaraz kurek przyciągniesz, palca przycześć. Dobra, będzie trzeba to później profesjonalnie podokręcać. Ale powiedz mi tak... W dzisiejszym odcinku Wojciech będzie się wieszał na tym haku i będziemy podnosili. Dobra, kółka, panie. Kółka, a co to są za śruby i nie wiem. Dobra, przerwa, chwila, bo to 35 minut, ja zaraz, nie wiem, mózg mi się zlasuje, także widzimy się za 35 minut. Za 35 minut, to ja mówię, za chwilę. Za chwilę się widzimy. Jo. Wcale długo, już dużo nie minęło, Wojciech się nauczył liczyć. Wracamy po krótkiej przerwie. Tak, krótki, 30 sekund. Wojciech naliczył 8 sztuk tego i szukamy, co to jest w ogóle? Jeśli jest tego 8 sztuk, to jest to co? To jest chyba jakiś rabat, ty, bo... Czy serio 8 tylko tego jest? Mhm, no masz ilość. Szóstki. Powiem ci, że nie ma nic tu w ilości 8. Ty może mi to dorzucili tak sobie. No ale do czego mi to by było? A ja wiem? To jest dobre pytanie. Czy koło skręty? Nie, tego samego? Ale nie, no to jest. Nie ma 26 sztuk? A nie 26 tamtego będą. Albo oni namieszali raz te, raz te. To jest to samo, wiesz? Porównaj z tamtymi śrubami, tymi na klucz. To jest to samo, tak czy nie? Gwint się chociaż pokrywa? Tak, ale złóż jedną... Aha, czekaj, bo ja w ogóle to nie nagrywam. To jest za krótki jakiś. To będzie to samo, panie. Bo łebek się wciągnie przecież do tego, do otworu. Czyli 26 sztuk będzie razem, tak? Weź policz tego wszystko. A ja zerknę jeszcze, jak to tu będzie szło. Śruba M8. No, no i to będzie M8. M8 będzie to. Noga. Dobra, zobaczymy. Jedynki. Jedynka to jest koło. 24. Panie. Możesz dwie w kieszeni już miał. Jezu. Tu leżą dwie. Jakżeś to policzył? Ja liczyłem to. Ja zaraz policzę, bo ty, ja nie wiem. Ja liczyłem. Ręce. Kładkę ręce. Covida jeszcze nie było, a ty już na zdalnych siedziałeś. Ja już, wiesz, prezes zawsze się miał lepiej, nie? Tak, w życiu. Lepiej na pewno. Dobra, dwójki. Podkładka i nakrętka. Dobra, podkładki znajdź na to. Musi być 26 sztuk. Dobra, wiemy jak to skręcić już. Nie wiem, czy będę to całość nagrywał, bo nie chcę się, jak mam być szczery. Co naliczyłeś się, ile? Dobra, ja to naliczę. Dwa. Panie, cztery. I sześć. I osiem. I dziesięć. A ty ile tam już masz, a nie liczysz. No i tu masz dwa. Cztery. Sześć. Osiem. Osiem. I tu mamy dziesięć. Mamy 12 w sumie i mamy 24. Ty albo żeś był pijany, a tak podkładki liczy, albo żeś się nie bał i zajebał. Teraz, że tak spytam, nie? Kółek no jest dobra, 6. Nakrętek już mam 20, raz, dwa. Cicho, bo ja liczę. 24 nakrętki, czyli się wszystko zgadza. W instrukcji jest źle napisane. Przecież tak. 6 kółek po 4 te. 6 razy, ale teraz matematyka mnie złapała. 6 razy 4. 24. Na pewno? 12? No i on, faktycznie, 24, no. No to czyli w instrukcji no, napisać dziad. Czyli nie skończyłeś jednak tego zdalnych. W ogóle nie uczęszczą. Co, skręcamy, nie? A, skręcaj sobie, pan, ja teraz a, papierosa weź, zapalę. Przesuń. Ty, niewidomego. Zobaczymy, co Agata na to powie. Nie, no ja nie palę. O, teraz nie, nie palę. Ja później za dyma wyjdzie. No, jak chciał skłamać. Dobra, ale teraz tak, co po jednej śrubie takiej dawać? Nie, po prostu na jedne koła. Cześć, ile tu jest tych kół? 6. Dwa przychodzą tu, dwa tu i dwa tu. Tak? Dobrze mówię? Tu przychodzą? Jo. Najbardziej ciężki jest na przodzie. No tam nie robi różnicy. To damy cześć, te na przód, te wiesz co, w środek damy. Cześć, cztery. Cześć, bazę. Nie czaję. A na koniec damy na tył te. Ile tych było? Ile tych było? 8. To na dwa koła. No to akurat te na pośrodku. No dobra, dobra, ja może tak być to tewek. To tam środek później. Dawaj dwa koła. Czekaj, jak ty było?
Czterech typów, dwie kazówki i gaz! Tylko po to, by spokojnie nie spać. Kiedyś taka muzyka była, nie wiem, czy kojarzysz. Kojarzysz czy nie taką piosenkę? Co ty blecisz? Kiedyś była taka piosenka. A co ty wziąłeś? Kółko i co ty wziąłeś? Nakrętki wziąłeś? Śruby. Ty wiesz podkładki, panie Andrzeju. Gdzie to jest wycentrowane? W środku? Nie. Czy jo? Jo, chyba jo, bo ono się okręca. Dwie gazówki, czterech typów i gaz! Czekaj, bo teraz mam dylemat. Aha, dobra, ja będę przekładał. Dobra, uspokój się. Dawaj tutaj. Kręć to. Dojdziemy? Dojdziemy? Ty, ale damy radę dojść tam kluczem? No to grzychotkę weźmiesz. A no ja w sumie mam taki malutki zestaw. Dobra, złapałeś? No. Dobra, złapał. Gdzie? Cześć, ja teraz... takich długich palców to ja nie mam. No, Panze? No to dlatego się pytam. Ty, a jak w instrukcji było? Bo mi się wydarzy w środku te były. Ja też tak... na odwrót chyba, co? Nakrętki. Mi się powinno... No ja bym wolał, żeby były ja nogi. Wiem, to chyba, że da się jakoś klucze. Czekaj, zaraz zobaczymy, bo może ja jestem pijany po prostu. Instruction. Więc to jest najlepsze, że podkładka idzie pod ten... O, tylko bateria się zesłała. No, też taki mam dźwięk. Po aktualizacji taki mam. Ty, za dużo podkładek nie jest? Nie. Podkładki też liczyłeś? Tak. Do czego oni podkładki dają tutaj pod ten... Czego już tutaj teraz nie rozumiem? Dwójki, co to jest dwójka? Dwójka to jest śruba. I dwójka daje od dołu podkładki dopiero kółko. Dlaczego tak? Ale obczajmy, obkminimy czacze. Wróćmy z tego horyzontu. Horyzont? A w życiu zdjęcia będzie mi robił mojego sprzętu, jakże. Podam cię na policję. To ale pewnie na grupę wyślesz dziadu. Dlaczego to się obróciło? Ty słuchaj. Tu nie są potrzebne podkładki z tej strony, one są potrzebne z tej strony, bo tu jest większy otwór. Czyli panie, do poprawki. Co, robisz to zdjęcie, czy co? Czy już zrobiłeś? Już domo zrobiłem i na mój dzień wstawiłem. Na mój twój dzień. Udany masz dzień. Też mi w tym pokazuje, w pogodzie, że ma być wichura. Będzie, no panie, alert. I co? Pop, odkręć tę śrubę. Niestety ta śruba musi zrobić wek. To zarobiłem. W kieszeń dobrze. A w życiu? No weź to puść. Uwaga, powoli. Czekaj. Załóż mi tą podkładkę tutaj na środku. Nie! Czy myślałem, że wleciało do środka? Tak. Daleko? Wysuń to. Załóż mnie to tu na śrubę. Bo to. No. Musi być wedle instrukcji, bo są większe otwory, wiesz, czekaj. Okrężnym kołem w sumie, albo dobra. I co, tu ty dajesz tak, a jak tam dojdę tym nakrętką? Kręć. Panie, nie maruj pan. Ręce mi się trzęsą, daj wino. Panie, wino. Moja wina, moja wina. Twoja wielka wina. Masz. Podkładkę proszę. Nie uważaj, bo ty masz taki szczelny kanał, że one będą pływać tam. Tam pływa pełno wycianych. W kanale. Aha. Czekaj. O, żeś teraz mi kółko skręcił, ty draj. Dziesiątka, nie? Co dziesiątka? Czy śrubka ta nakręca? Czy jest, tak jest. No. Daj mi teraz jakiś klucz, bo ja tam palców nie włożę. Włożysz palc, dawaj, panze. Czym, no? Telefon zmienię w drugą łapę. Mam zmarznięte ręce, że... Jezu, bo nic nie robisz. Spokojisz ty się? O. Dopiero się dało na relację, tak? Internet wykorzystano. Ja też. Co, masz? Zaraz będę miał, spokojnie, denerwuj się Andrzeju. Ja mam nos zmarznięty. Dobrze, że nie dupę. Tam jest oleje, wisi sprzęt. Spokój się, patrz. Już się nakręca nakrętka. Mhm, 5 miesięcy później. Już się nakręciła, panie. Dobra, no tą pierwszą pozwolę ci nakręcić. Już nawet nie będę czytał. Dawaj, kręć. Ja za dużo łapę. A, łapę za dużo. Ty, a teraz pytanie. No. A jak my do cholery jasnej przykręcimy kółko na środku? Jakie kółko? No tu jeszcze kółka przychodzą. Czy gdzie one są? Dobra, to się, wiesz co? Ale to... A nie, to się podniesie na tym. Tu. Podniesiemy stopy, wiesz? No ale jak ty tam w łapę wsadzisz, żeby śruby włożyć? Gdzie to jest? No to jak to... To mogę cię wyciągnąć. Po co? Jak ją podniesiemy tak, do góry? No to... a ja się męczę tu na kolanach. Weź to wyjmij, połóż go do góry. Ale po jaką po jakiego ciula? No już... Na stojąco będę... Kolana ci tam... Jestem stary. Już masz do wyrzucenia te kolana, zaraz kichnę, bo coś mi w nosie kręci. Kichaj. Kurę, u jest, zaraz. COVID, kuła, COVID. Ty chodź mnie tą śrubę trzymaj. Nie płacić na kwarantannie.
Ktoś też siedzi, aha, wiem. Ale nie będę mówił zbyt głośno. A po co ja wyjadę drugie, no a z czego ja to jestem? Czy nie, czekaj. Ty, ja nie kminię teraz, o co tu chodzi, ty? A ten drugi właśnie facet wyjeść, pijany jesteś tam? Ty, a wytłumaczysz mi coś? A co to ma być? Nie, nie naciskaj tak, ty, nie kminię. Mleko. Nie no, ty tak poważnie to... Podnieś to, podnieś tą stopę. Jak przykręcimy kółko, to tutaj krętki będą. Nie, tu widzisz, dlatego są te... A, faktycznie, te z tymi główkami. Z krętem tym takim jakby. Mhm, dobra. Dobra, panie, opuść to, opuść tą nogę jeszcze raz. Najpierw to koło zwalczymy, tu panie. Dawaj tą śrubę. Tylko nie trzymaj tego tak, trzymaj śrubę. Tu śruba, nie na krętkę. I tylko tak musisz to położyć, bo mi to przelecie zaraz. I no... Panie zaraz! Pół garażu! Pół garażu, czekaj, muszę zmienić rękę. Pół garażu mi maltretuje. No nic. Wiesz, ten vlog będzie prawie godzina trwał, nie? No co, samego żurawia. No. Wytnij tam co nie to. Czekaj, bo mi ręka na tyle zmartła, że... Uwaga, bo teraz... O! Kuła. Wojciech, uspokój się. O! Uwaga. Nie ruszaj tym. No, nie oddycham. Aha. I nie mrugam. Masz? No, bo rozproszyłeś mnie! Po co przekazówki robisz? No, chrypkę. Zapal se. Nie pal, w piecu nie. Ty, ja chyba muszę ręce iść ogrzać, nie? No nie ruszaj! Patrzcie, jak ty ruszaj, ty. Spokojnie. Jezu, weź w dupę se w te palce i tu cenzurę wstaw. Nie wstawię. Daj mi to, bo jak, no to zakręcaj z to, bo ruszasz tym jak połamany. Czym? A sam se czym? Czym? Leso czym? Ale ja tylko tak trzymam, jedną ręką. Bo fachowiec musi... No, ja jajo! Ty masz te palce, no ręka nie wejdzie. Daj mi tą przedłużkę, Przemek. Kolana szpotawe to ma. Położysz se na kliki, może. Bo mówiłem, nie, tak, to a uspokój się, głupoty, tam gadasz się. Po swojemu. Znasz na tarczu krzanu. Jaki byś chciał se kluczyk? No, 10. Mam nadzieję, że to będzie 10. Po złości 11 będzie. Nie, 12, super. Kiedy takie klucze masz? Ale widzisz, uniwersalne wszystko. Nie, to będzie za... Biedronki. To będzie za duży. Ale i tak go wezmę. To będzie 13, wiedziałem. Jezu, to ty masz tam poukładane. Cie, bo jest 9, to tu będzie 10. Aha, no to będzie 8. Nie, widać, używane, czyli 10 to musi być. A jak? My maj kluczyk. Kluczykung. Tylko, że to on nie ma magnezu jak coś, więc... Co ja robię? To już 10. A co? To jest 13. To ty mi mówiłeś, że te śrubki Jezu, dziesiątki są. To ja nie wiem, ty mechanik, czy co ty jesteś? Informatyk, a ty? Ja? No. Operator ciągnika. A w życiu? No co ty mi tu dajesz? 13, ty! Uspokój. To nie jest 13, ty widzisz? A co to jest? Ten pijany człowiek. 18 zaraz, albo 17 by trzeba przynieść, ty. 14. Tylko klucze mi miesza. Weź sobie tą przedłużkę. A sam sobie... Jaką przedłużkę znowu? Aha, teraz jak tu dojdziesz tam? Kto? Nie wiem czemu... Aha, bo to jest większy dym. Ja nie wiem o co teraz byś chciał. Na te dwa trzeba dać inaczej, czemu? Albo ty spróbuj po prostu wkręcić tak, bo... A, bo teraz mi żeś robotę. Zostaw, ja to później, zaraz włożę, ty go tu wkręć. Dobra, skręcimy to później, zostaw tą stopę. Dobra, to... To poza odcinkiem. Dobra, będziemy tamte skręcali. Tamte skręcimy, zostaw to. No to już byś wkręcił to. Zostaw chodziajstwo, połóż tutaj. Mówię ci, połóż tutaj. Dobra, to na złą sprzęt. A w życiu? Najpierw pani zapłać mi za to. Wtedy sobie możesz sprzedawać ile chcesz. Więc piszę do ciebie list. Tu musimy unieść. No. Co znalazłeś znowu? No, patrzcie, no przed chwilą coś znalazł, teraz nagle już tego nie ma. Do kieszeni, że położył dziot jeden. Co szukasz? Nic. Bandita jeden wściekły. Podkładki masz? Rozumiem. Po co ci nogi nocą, a wieczorem pod... Nie, czekaj, jak to jest? Widzisz, jak a czasami pod pochami. No. Dobra, się mnie mądrzy pan. Za robotę. Może po swojemu mówi. No i teraz se podnieś, no. Za robotę byś się wziął.
Ty, a może jak to jest od... Ja dzisiaj tylko te ośrubki wkładam, a resztę tu zrobię. To może faktycznie jak to jest od góry, to po prostu instrukcji źle narysowali. Co? No to jest od góry, nie? No co ci mówisz, tamte też od góry. Dlatego tam nakrętki nie włożę. No ale dlaczego się... dali podkładki pod śruby? Nie wiem, dobra, pijani są. No to teraz to mi to podnieś. No, a to twój, nie mój. Mój, bo ja neta włączone. No panie, to ja nie wiem, czy my to kiedyś przykręcimy jeszcze dzisiaj. Czy kiedyś jeszcze dzisiaj przykręcimy. Wywróć go, znaczy tak go, żeby się nie zabił się. Podnieś go śmiało. Nie tak. Mhm. No ja tam sam tak nie przykręcę, patrz. Co? Zaprzyjmy co to na drzwiach. Tak, no? Aha, to trzymaj na kolanie, jak se chcesz pan. Mi tam to... Nie da pracować. Ja nie wiem, kto w ogóle przyjął do roboty. Nie wiem, kto ciebie przyjął. Nie, nie będę. Może w ogóle nie przyjęli. Na czarno. Jak u Magdy... Dobra, nie będę mówił. Magdy jest. Nie! Nie słyszeli tego. Nie powtarzaj. Muszę później cenzurować. No, a mojego słowa dobra. Nie chciałeś cenzurować, dupa. No bo twoje słowo tam się nadaje do tarcia, szanowni. Dobra, to... Kolano mnie boli! Dobrze, że cię... Nie powiem, co boli. I nie powiem, od czego. Więc piszę do ciebie list. W ogóle nie nagrywam tego, co robię. Ze względu na to, że dwoma rękami nie da się robić. Trzeba kupić GoPro. I trzeba robić... To nie było GoPro, tylko chińska, znaczy polska rzekomo, kamera, która się do niczego nie nadawała, proszę GoPro? Pana. Która? Przy nie miałem GoPro. A to małe? No to jest Jotkam, to było całkiem co innego, panie. Tam się znasz, a głupoty gadasz? Nie wiem, co ty miałeś, bo nie patrzałem. A widzisz, miałeś w ręku, nawet na jakimś zdjęciu to było. Tak, na Instagramie. O, jeszcze jest na Instagramie zdjęcie. Chyba nie, już mi usunąłem. Ty nie pokażę zabezpieczenia, wiesz, bo mi ucieka. Dobra, mam. Siup. No, wyciągnij tą nogę. Złoży się i byłem w stanie. Dobra. To nie ruszaj tym, to zabezpieczenie samo nie wypadnie. Co, skręciłeś pan to? Swoją pomocą to aż się ten żuraw... Ty, jak my żurawia składamy godzinę, to ile my silnik będziemy robili? Cały miesiąc. Ale gdzie wziąć? Silnik to wolę cały miesiąc i na spokojnie składa, a to nie ze śrubki 4 przykręca. A nie, tylko że silnik będzie bardziej skomplikowany. Damy radę. Tak, damy radę. Damy radę? Tak, damy radę. Plama oleju po Wojciechu, bo kurna ciot. Syfu mi narobił, szifu. Dawaj kółko. No masz. Masz dwa. Więc piszę do ciebie list. No, ten będzie teraz mi tą piosenkę śpiewał. Gdzie z tyłu przykręcasz, czy tutaj po drugiej stronie? No potom. Potom. Czego się drzesz ty? Stara prykwa. Dawaj, pokaż kolano. Ty, ale te nóżki to mnie teraz zaciekawiły, jak to się składa? Nie wiem, to dziwne coś my. No, dziwne. I co, one powinny być normalnie. Nie wiem. Czekaj, dlaczego? Wiem! Połóż to, połóż. Kładzie się tam na metal. Tam, w drugą stronę połóż. Tu się położ, widzisz, na tym. Widzisz? To trzeba mocniej skręcać. A nie, tu nie ma śruby. Ale dobra, jest dobrze, już widzę. Tak jest dobrze. Dobra, nie było... Jest tak. Dobrze, jest dobrze. Tylko ciekawi mnie, gdzie jest ten balancer, co miał być w zestawie, na którego fakturę dostałem. I się... Balancer, odrzucił. Tutaj, tak na hak powieszasz, tak, patrz. Wiesz, to jest ten balancer, czy co ja jest teraz robisz? Nie. No tu na hak takie coś wieszasz i ma dwa łańcuchy na przykład, lepiej się silnik zawiesza. No to nie dali ci. Nie dali. Nie dali. A śruby masz? Nie. Sam je przygotowałem. A ty przygotowałeś. Przecież tu kładłem je sam. Sam to wziąłem. A w życiu? No, jak zwykle. Głupoty gadasz pan. No i na pewno się podjadę. Unieś to. Bo... Nie, a już na kolano nie biorę. Na kolano? Nie? Jak chcesz, to możesz, nie wiem, napięcie. Dawaj, Andrzeju, dawaj, opuszczaj. No, siedzi, postaw, no. O kurwa, panie, no to się zaparło fajnie. Nie no, nie, żartuję. Co w ogóle nie leży na to. A mi pod pan gadasz. Co myślicie, że będzie silnik dźwigany? Wczoraj kupiłem to, żeby silnik 60 wyciągnąć, czajcie bazę? Nie ma na to pieniędzy wydania. Ale jak chcecie to kupić jeszcze po taniości? Chyba, ja że to biorę będzie... na złom. Chyba, że będziecie oglądali to za 30 lat. Na złom Passata oddaj. To jest spsikaj, Leon, dobra maszyna. Spsikaj sobie Passata tym. Na noc. WD-40 i zobacz, tylko opony zostaną. Nie ma się ani rdzy, nie ma. Pani. Pani, zobaczymy. Na 1000 subów pokażemy rdzę na Passacie. Wojciech nie będzie widział.
Ja nawet nim na razie nie jeżdżę, bo... Chyba co, bo... No szkoda o paliwa, za drogie paliwo. O paliwo za drogie. Wojciech rowerem jeździ. Wojciech, chcesz zawisnąć na haku, tak? Nie, bo ma Fiata Sincento. Ty dawaj, ty Fiata podniesiemy na tym haku, zobaczymy. Do 2 tony. Kurwa, panie, uspokój się. Ciekawe, czy by podbił. No jakby za jakąś konkretną rzecz złapał. Za kabinę. No tam go nie ma za złapać. Nim jego polać WD-40, to przyjdziesz, to nawet ku mnie będzie. Znaczy opon. Opon. Felgi zgnijo! Nie no. Fiat jak Fiat. Fiat jak Fiat. Ford, gówno Forda, Fiat jego brat. Tutaj tablica rejestracyjna z Władimirca. Stara tablica, jak go kupiliśmy. Co ty tam pod tym nosem gadasz? Co to jest za tablica? SLD? Czorna? A tutaj nie wiecie, jaka cyferka się chowa. 5. I ogólnie, jeśli ktoś ogląda się tego vloga, że się w ogóle dotarł do tego momentu, jak się pobawił ogólnie, to powiem tak. Proszę oglądać i nie przywijać. Proszę mnie tutaj nie przeszkadzać, bo ja zapomnę, co chcę mówić. Już zapomniałem, wiesz o tym, nie? A, wiem, o 60 miałem mówić. Czy ją sprzedajesz na złoto? Cicho, bądź, bo kura! Kupujesz John Deere'a. Tak, 40 kupuję zaraz. Nie, New Holanda. A w życiu New Holandy to łajno. New Holand, na drugim miejscu, a... New Holandy to łajno. Nie słyszałem. Ale ja po cichu. I po co, tak? Co? On ma dobre u New Holandy. New Holanda. New Holandy. Dwa ma. Bo jeszcze pomarańczowy. Chyba, że o którym mówisz. Dobra, nieważne, no. Dawaj. Co ci dać? Kółka. No i proszę, tu masz następne. Dawaj mnie tu. No, ale nie dałeś mi skończyć, to co chciałem mówić, tak? Dobra. Teraz te normalne mi daj śruby. Sruby normalne. Się nie znają, dziecku trzeba pomóc, nie? Spokój się, cholera jedna. Tam żeś podkładki. Dobra, dasz mi skończyć o tym vlogu, co chciałem mówić, czy nie? Bo ogólnie w 60-kowym vlogu takie trochę głupoty padły, mianowicie o pierścieniach oporowych, których tam nie było. A one są prawdopodobnie, jeśli faktycznie będą założone, bo dopiero zobaczymy w sobotę, czyli za 2 dni, bo dzisiaj mamy czwartek. Czwartek mamy, nie? I pierścień... Jeszcze jeden dzień. Jak? Jeszcze jeden dzień. No 2 właściwie. No 1,5. I w 60-tce w misce olejowej, nie w misce olejowej, tylko w komorze... Czy mam jeszcze jedną śrubę? Nie, przeleciała do dalej. Dobra, daj mi skończyć, panie. No tu sobie wywróć maszynerię. Podnieś stopę podnieś. Tom, tutaj, tu. Przecież tu jest na wylot dziura. No, a tam też chyba, nie, to są profile. Dobra, muszę to skończyć, bo ja nie skończę to mówić jak w farmingu zawsze, a później gubię wątek i nie mówię tego w ogóle. I ogólnie tam o tych pierścieniach. Mówiłem i co? Dobra. O pierścieniach oporowych była mowa. Pierścienie oporowe są na ostatniej i pierwszej. Weźcie, jak te kiły nie uderzyć? Jebko. No i pierścienie oporowe są faktycznie, tylko że na pierwszej i ostatniej stopie. Podporze, nie wiem jak to tam się fachowo mówi na to. I tak by to było. Trochę głupot padło, bym musiał do vloga obejrzeć i na... I tłumaczyć wszystko. Nie wiem jak to teraz powiedzieć, jak to wytłumaczyć do końca. Co, znowu ci wpadło? Nie, jak ty chcesz te śruby, tak czy tak? A zgadnij. No odwrót. No na pewno tak jak tam. Jak w przypadku tutaj tych stópek. To sobie jeszcze pilnie nie odkręcił, jak tam po ręki nie wsadzę. Czego nie wkręcisz? Nie włożę ręki ci tam, żeby nakrętkę nakręcić wtedy. Gdzie nakrętkę? Nakrętka na dole ma być. Tu? Tak. A to i tak ci nie włożę, włóż mi te śruby tam. Panie. I weź tu z takim współpracuj. Że śruby lepiej włożyć niż ten. Moja ręka, a twoja chuda. Spokój się, prawo mam chudszą. Chyba. Para, pa, pa. Znaczy, lapsy czy twoje? Przecież ja mam jedną lapsa tylko. Mhm. Na dworze. A. Dobra, musisz mi to wypoziomować bardziej. To jest dobry patent, ale te do przykręcania nie wiem jak to. Czekaj. Teraz pilnie, żeby ci to nie wypadło z nami. Dobra, mam prawie mam. Wyśrodkowo to pies czeka? Tego co byliśmy dzisiaj u niego. Ten co mnie za buta złapał. Nie, ten drugi. Ten co na łańcuchu chyba. No to nie ten. Dobra, czekaj. Masz? Nie. Czekaj chwilę. Bo mam ręce zmarznięte ty. Szkoda, że ja magnesu żadnego nie mam. Szkoda, no. To wymyślił takie wejście tamtymi powiedz. Nie wiem, mogliby chociaż nie, otwory są wymyślone dobrze. Czekaj, było prawie. Co za dziadostwo.
Aha, no dobra, jestem koło tego otworu śmiesznego. Bo to jest rozwiercone, tak głupio, wiesz, że śruba nie chce tam wpaść. Możesz wziąć kombinerki? Jedna jest. Panie, już jedna jest, to wszystkie pójdą. To dobrze, poczekaj, Hugo. Tylko śruby nie wypchaj. Ty w ogóle powiem ci coś zaraz, tylko musisz mi o tym przypomnieć, ja to miałem ci już ostatnio mówić. Trzymaj ją. No, trzymam. Tylko podkładka, pamiętaj, nie? No i z tą 60 tam bym po prostu musiał wytłumaczyć kilka rzeczy, które powiedziałem źle. Musiałbym się poprawić. Bo to jest takie pierwsze... O, Wojciech rudą brodę ma, patrzcie. Nie jestem... Okręca się, okręca się. O dobra, poszła, no. Kręci się. Koła samochodu kręcą się, kręcą się. No i bym musiał z tym remontem 60 jeszcze raz tych vlogach odtworzyć kilka rzeczy, które źle powiedziałem, po prostu wytłumaczyć od nowa, bo powiedziałem coś źle. No teraz żeś na chama przykręcisz, że kółkiem nie okręcisz. Dobra, masz na krzyż. Na krzyż! No dawaj, działaj. Gdzie jest krzyż? W dupie. We dupie. Żurawia, ty wiesz, że ten vlog już godzinę będzie trwał. Ja nie wiem, czy YouTube mi w ogóle taki film długi zaakceptuje. No jeden YouTuber kręci ponad 2-3 godziny, a... Vlogi? Ogólnie. Co ty za głupoty gadasz, pan? Może znajdzie się jakiś zainteresowany poradnik, jak złożyć żurawia. Dwa w jednym. Tak. Głupoty z niepożytecznym. Uuu, ajajaj. No i super, podkładka mi wypadła z łapy. I pewnie jednej nakrętki nie wezmę. Tradycyjnie. Czekajcie. Włóż tam teraz tą. Dwie śruby. Cztery śruby raczej. I kiebasa. Wiedziałem, że podkładkę jeden zgubiłem, widzę podkładki nie mam. Kuła! Kombinerki zostały w ciągniku. Patrzcie, patrzcie! Musiał się wziąć za kombinerki, nie? Cwaniak jeden. I co, pasują ci kombinerki? Ja na początku wiedziałem. Tylko odkładaj tam, gdzie leżały. Dobra, gdzie? Patrzcie, ile farby mi zdarz z tego. To dopiero początek. Dobra, daj tą śrubę. Elegancką tego śrubę. No teraz jeszcze gorzej, bo te śruby doszły tutaj i mogę ręki włożyć tak daleko. Po co dawałeś na krzyż? Bo ja lubię pociągi. Ja lubię jechać pociągiem. To powinno być już dawno przycięte, jak mam być szczery. Nie żuraw, tylko vlog, nie? Ale co ja go wrzucę? Ja to chcesz, ty patrz, żeby te... Ja ci pokażę, bo ja nie mogę teraz pokazać, gdzie idę. Żeby jak ktoś kiedyś chciał... Ty! Czekaj. Patrz, o co odpisałem ostatnio do ciebie o to. Czyli mam swoje, dobra. Myślałem, że takich rzeczy nie mam w tym garażu. Swoje, jedno krótkie, długie, to w ogóle nie mam tego zęba. Mazo. Ty jeszcze w depo coś. Czekaj, ja zaraz zobaczę. Dobra, czekaj, chodź, później, po vlogu. A poczekaj, no pochwalę się. Coś ukradł i się pochwalić musi. Ty no zamknij go od zewnątrz. Więc... Czy, patrzcie, widzicie to? Widzicie to? Kurwa, jak jakiś... I psyk siedzi, nie? Tyle zabawy. Z takim chadziaństwem, nie? Są jaja jakieś. Jaja jakieś to są! Dobra, przerywnik robimy, bo Wojciech poszedł po coś, nie wiadomo, lecz jeszcze nie wiadomo po co. Wielkie powroty, małe i duże, Wojciech kręć. No, bo mnie wygonił. Tak, wygonił. Latał za mną. Chodź, wracaj! A w życiu, jakieś chore jazdy na tym. Pijcie tym barki, będziecie zwiększyć. Tym barka sobie wziął. No nic, panie, dwa koła. No i to jeden do poprawki. Dobra, to poprawimy i dalej nagrywamy, nie? No. Będzie vlog 10 godzin, czy mam GoPro 20 Pro, jak to Wojciech powiedział, bo Wojciech sobie usiadł przy zmęczu. I patrzcie, jakiego faila zrobił. Patrzcie, duże kółko? Małe kółko. Małe powinno być z przodu. W środku raczej, ja mam na krzyż dał. Draj na krzyż dał. No elegancko to wygląda, tak że kółka zmijamy i to będzie koniec, także... Także jeszcze na koniec się zobaczymy. Chyba, jak Wojciech nie zaśnie pijany. No, o tym bardziej. Tak jest. Dobra, jesteśmy po dość długiej przerwie, bo chyba z godzina minęła albo pół godziny, nie wiem. Tu mamy taki zacny sprzęt złożony. Złożony do transportu. Elegancko
elegancko działa i to jest ostatni fragment w ogóle, jaki nagrywamy. Skręciliśmy, koła poprawiliśmy i jest gitara, także... Wojciech, chciałbyś coś powiedzieć jeszcze? No, nic, no to jest złożone, zobaczymy, jak będzie się sprawował. Tak, od której my to skręcaliśmy? Od 17? Od 17, no. 17 chyba. Tu jest 2 godziny ponad. A vlog godzinny będzie. No jo, dobra, to wtedy dzięki wam bardzo za oglądanie, jeśli ktoś w ogóle to oglądał, chadziaństwo takie. Maszyna dobra, chadziaństwo vlog, chodzi o to. 100 wyświetleń i lecimy z rozbieraniem siuntki. I coś odnośnie siuntki chciałem mówić chyba, ale już nie wiem co. Dobra, mniejsza z tym. Także Wojciech, mówisz na razie, tak? No, na razie. Także ja się z wami żegnam i na razie też, trzymajcie się.